Witam wszystkich w kolejnym odcinku Inżynier Gada. To kanał popularno-naukowy, którym każdy może jakby dołączyć. Jest to audycja, która nagrywana jest w każdy piątek o 21 czasu polskiego za pomocą systemu Network Radio w systemie Zello. Wystarczy po prostu zainstalować aplikację Zello i każdy po prostu może uczestniczyć w nagraniu, które jest po prostu realizowane na żywo z udziałem słuchaczy, czy w zasadzie w tym momencie osób komentujących. Teraz tak, tematem dzisiejszym jest krótkofalarstwo, czyli generalnie czym zajmują się radioamatorzy, ponieważ bardzo wiele osób spoza świata radioamatorskiego prawdopodobnie nie ma pojęcia o tym, jak dziwnymi czy ciekawymi rzeczami zajmują się radioamatorzy. Jest tutaj dzisiaj ze mną specjalny gość Tomek Łobę, który jest bardzo znany w środowisku polskim tutaj radioamatorem, w szczególności tutaj w różnych urządzeniach, które buduje. I będę z nim pewnie tutaj prowadził, ale jeżeli ktoś chce dołączyć tutaj, bo słyszałem, że jest jeszcze Jacek, może jeszcze parę innych osób dołączy, to jakby najbardziej zapraszam, prawda? No bo temat radioamatorstwa jest ogromny i można by po prostu godzinami rozmawiać, bo te aktywności są bardzo duże i w bardzo dużym przedziale, jakby to powiedzieć, w bardzo dużym przedziale przestrzeni, tak? Czyli są osoby, które po prostu rozmawiają przez radia, są osoby, które na przykład budują radia, budują anteny, są osoby, które realizują na przykład łączności satelitarne, budują balony, robią odbicia od różnych dziwnych miejsc, robią łączności za pomocą pasmach mikrofalowych, czy bardzo dziwnych na przykład pasmach. Tak więc, no może Tomku, jak ty byś zdefiniował, kto to jest w ogóle radioamator? Nie wiem, ale jestem, raz, dwa, trzy, czekaj, potwierdź mi, że jestem, bo mi przez chwilę wszystko zgasło. Tak, słychać ciebie, Tomku. Ej, zakładam, że pytanie było, powiedz co i wtedy wyleciało, co to jest krótkofalarstwo pewnie. To jest ciekawy temat. Ja to zawsze nazywam, że to jest takie interdyscyplinarne hobby, które pozwala na robienie tak naprawdę wszystkiego, co jest związane z jakąkolwiek techniką, może trochę nauką. No na pewno duża doza elektroniki przy tym jest. No praktycznie można robić wszystko od nadawania sygnałów na bardzo, bardzo, bardzo niskich częstotliwościach i odbioru do zabawy w fale milimetrowe, czy nawet transmisję laserową, czyli odbicie na przykład sygnału laserowego od chmury i odbiór gdzieś tam na drugiej części kraju. Tak więc nie wiem, czy to chciałeś usłyszeć, może potwierdź. No, pytanie było o definicję radioamatorstwa, czym jest właśnie krótkofalarstwo czy radioamatorstwo, ale może w takim razie Jacek może spróbuje na przykład też podać jakby swoją definicję. Kto to jest właśnie radioamator? Wywołujesz do tablicy. No dla mnie, z tego co ja wiem, a tak jak mówiłem, nie miałem kontaktów osobistych nigdy z krótkofalarzami, no to są to ludzie, którzy próbują osiągnąć łączności na różnych odległościach, wymieniają się jakimiś informacjami, jakieś karty sobie wypisują z tych łączności i potem się mogą pochwalić, że nawiązali łączność z danym miejscem gdzieś daleko na świecie. Więc to takie jest krótkofalarstwo, takie chyba z dawnych czasów, bo dzisiaj no to już tam i komputery widzę, Linuxy potrafią angażować w te tematy do przesyłania jakichś danych prawdopodobnie i tym podobne rzeczy, także no, dla mnie fajne hobby, ale niestety nigdy się przez nie przebiłem, gdyż nie miałem mentora, no, a tak z książek to jakoś ciężko było się tego nauczyć. Chociaż jakieś próby tam na UKF FM, żeby coś nadać, co dałoby się odebrać potem w radiu takim zwykłym, na częstotliwościach państwowych, że tak powiem, no, wykonywałem na jakimś tam tranzystorku, jednym pojedynczym sceweczką, kondensatorem i dawało to radę. Natomiast no, to całe moje doświadczenie życiowe. No spoko. Bardzo cieszę właśnie, że mam tutaj kogoś, kto nie jest radioamatorem, więc właśnie dzięki temu będziemy mieli może właśnie spojrzenie takie z zewnątrz na to wszystko, no bo ja i Tomek to jesteśmy od lat starymi wygami w tym temacie, chociaż każdy z nas ma trochę jakby inne obszary, chociaż może nie aż tak bardzo zainteresowań. Ja generalnie definiuję radioamatora, to jest osoba, która lubi bawić się falami radiowymi na wszelkie możliwe sposoby.
To jest po prostu osoba, która lubi bawić się falami radiowymi i wytwarzać, odtwarzać, nagrywać, przetwarzać, sprawdzać, jakie są zasięgi i tym podobnym. I bardzo istotne jest to, że osoba właśnie radioamator musi zdać egzamin. Taki egzamin, jest to publiczny egzamin w zasadzie w każdym kraju na świecie. Może są jakieś, gdzie po prostu tego nie ma, ale to jakieś bardzo niewielkie pewnie obszary. I taka osoba dostaje uprawnienia do nadawania w bardzo szerokim zakresie pasma. Tych pasm jest bardzo dużo. Najniższa częstotliwość dozwolona dla radioamatorów jest gdzieś około 137 kHz. Najwyższa gdzieś około 300 GHz. I mniej więcej w każdym odcinku pasma jest jakieś pasmo dla radioamatorów. Ja bym nawet zaryzykował powiedzenie, że mniej więcej radioamatorzy mają tyle dostępnego pasma radiowego, ile wojsko. A są służbą jakby bezpłatną, amatorską, tak? Przy czym w takim znaczeniu amatorskim to nie znaczy, że to są osoby niedoświadczone. To mogą być osoby doświadczone. To jest bardziej takie miejsce, gdzie oni mogą właśnie pasma amatorskie, gdzie mogą trenować i kształcić się, żeby potem móc na przykład w innych pasmach jakby już działać profesjonalnie. Bo ten egzamin upoważnia do tego, że można budować urządzenia, można nadawać i jakby ceduje odpowiedzialność na to, że na przykład nadajemy na swoich częstotliwościach, a nie na przykład na pasmie lotniczym, właśnie na użytkownika, czyli to certyfikujemy użytkownika za pomocą tego egzaminu, do tego, że on wie, co robi i wie, że jego sprzęt będzie nadawał dobrze, a nie źle, a nie urządzenie, tak jak mamy, nie wiem, telefony komórkowe czy CB radia, gdzie są certyfikowane urządzenia, gdzie to producent gwarantuje, że to urządzenie będzie działało dobrze. A w paśmie radiomatorskim właśnie mamy to, że to certyfikowane są użytkownicy, i oni mają dostęp do tych pasm właśnie, żeby mogli różne rzeczy trenować. Zgadzasz się ze mną, Tomku? Aniu, czy ty możesz potwierdzić, czy mnie słychać, czy to Tomek gdzieś tam odlatuje? Słychać cię czysto i wyraźnie. Okej, czyli jakby moje wypowiedzi nie są ucięte? Nie są. U mnie niestety są, coś się po prostu rozłącza tutaj, bo ja mam taki dziwny setup zrobiony, że na wirtualnym komputerze pracuję, ponieważ na Linuxa nie ma tej aplikacji i tutaj to zwalczyłem, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Znaczy ja słyszałem znowu całą twoją wypowiedź bez końca. Nie wiem, dlaczego tak to się dzieje. A najwyraźniej masz za wolne łącze w domu. Nie, ja myślę, że 10 gigabitów to wystarczy na potrzeby przesłania paru bajtów dźwięku. Także raczej to nie jest ten problem, raczej to jest problem z tą wirtualką i tym, że komputer, na którym to wszystko stoi, jest dość mocno obciążony. Tak czy inaczej, bardzo fajna definicja krótkofalarstwa, tak? Zabawa falami radiowymi, ciekawe. Podpisuje się obiema rękami i wszystkimi radiami, które tutaj mam. No spoko, ja tutaj też się śmieję, bo Tomek jest dla mnie jedyną osobą, która ma prywatnie w domu łącze 10 gigabitów. 10 gigabitów to symetrycznego. Wiecie, to niektórzy prowajderzy nie mają takiego przyłącza jak Tomek w domu. No ale to dlatego, że po prostu, że on gdzieś tam przy tym dostarczaniu internetu pracuje. A dobrze, Tomku, no to powiedz w takim razie, jak zaczynałeś w ogóle z amatorstwem w ogóle? Co cię wciągnęło do tego świata? Oj, jak się urodziłem, to już było. Mój tata SP9ZM, Jerzy, był krótkofalowcem. Powiem szczerze, że nie bardzo wiem. Muszę go zapytać, jak to się stało, że on został krótkofalowcem. W każdym razie ja przyszedłem na gotowe. A od czasu, kiedy pamiętam, stała jakaś zawsze radiostacja w domu i coś się tam działo przy tej radiostacji. No i tak dorastałem razem z tym. Interesowało mnie to bardzo. Przypominam, że to było dawno temu i mieliśmy w telewizji jeden albo dwa programy. No myśmy mieli chyba trzy czy cztery, bo nawet się udało czeskie programy tutaj na Śląsku odbierać. Nie było czegoś takiego jak internet. I to nie tak, że jak ja w tej chwili mówię moim dzieciom, wiecie co, no dawno temu to nie było internetu, no takim zdziwieniem. Tato, a jak długo? Nie, niedługo, nie było w ogóle, nie istniał. Słabo dociera, ale dociera. Tak, wracając, no tato tam gdzieś zawsze robił te łączności, zawsze to tam podglądałem, no i zacząłem próbować jakoś, czekaj, to był chyba 90 rok, tak, albo 89, o 30 lat temu, pojechałem, zdałem egzamin w 8 klasie podstawówki. No ja tego czasu praktycznie nieprzerwanie jestem na radio, co ciekawe, niedawno jak wczoraj czy przedwczoraj miałem łączność z kolegą gdzieś z Olkusza,
I mówię mi tak, mam w logu łączność z tobą w 92. No i wtedy sobie uświadomiłem, jak dawno się tym zacząłem bawić. Zawsze mnie interesowało dłubanie, właśnie takie próby nadawania sygnałów, odbioru sygnałów, tak jak tam kolega Jacek, tak, mówi, że próbował jeden piracki nadajnik FM-owy czy AM-owy się zbudowało w międzyczasie, szczególnie w średniej szkole, jak był na to czas. Proszę, Marcin, z powrotem oddaję mikrofon. Tak, no właśnie widzicie, że jeszcze stąpił, to się pewnie rozmawiali tak jak ten, jakbyśmy robili przez radio. A no właśnie radioamatorzy na co dzień korzystają właśnie z hard duplexu, czyli właśnie są nauczeni jakby pracować właśnie w ten sposób, że tylko jedna osoba mówi i potem przekazuje mikrofon kolejnej osobie. A no, to więcej tak jak właśnie działa Zello. Dobrze, tak Tomku, no widzisz, w moim przypadku ja zaczynałem gdzieś od CB Radia w ten sposób, że po prostu na zajęcia praktyczno-techniczne po prostu pan od ZPT po prostu przyniósł kiedyś CB Radio i zaczął tam właśnie, wiesz, podłączyć jakąś antenę, która w dzisiejszych moich perspektywie myślenia jest po prostu jakimś koszmarkiem, ale działało to i ja się w ten sposób gdzieś tam załapałem. Potem pamiętam, że co to było? A właśnie ten, że potem zacząłem sobie kupić swoje radio, potem pożyczyłem radio od jakiegoś takiego kolegi, a potem jeszcze właśnie kolega mi pożyczył chyba kolejne radio właśnie jakieś ten i tak jakoś tak się zdarzyło, że w końcu stwierdziłem, że trzeba w końcu zdać ten egzamin, żeby po prostu pójść właśnie w te pasmo amatorskie, kupić sobie pierwszą krótkofalowkę, która wtedy kosztowała koszmarne pieniądze, mimo że to był jakiś ręcznik, jakiś w średnich cenach chyba obrzęków, to jest po prostu był jakiś koszmar cenowy, no ale od tego zacząłem, po prostu podłączyłem się, miałem takie radio na dwójkę, jakiegoś Alana i tak to się zaczęło, właśnie gdzieś te łączności, a potem zacząłem właśnie zajmować się różnymi budowaniem takich urządzeń, właśnie typu właśnie budowanie jakichś nadajników, anten, czy jakichś takich systemów automatycznych właśnie, typu właśnie te balony, które też się tutaj zajmujesz. Może pogadajmy na początku, po prostu przejdźmy się po prostu po całej liście aktywności radioamatorów, no i na początek typowe łączności KF-owe z odbiciem od jonosfery. Co o tym sądzisz? No tak, zakładam, że przekazałeś mikrofon, tak? Bo zamilkłeś na chwileczkę, ja mówię, nie mam pewności, że ta aplikacja działa jak należy tutaj na tym moim systemie, ale mówię, jakby coś to mi przerwiesz. O, no tak. Chyba pierwszy ten, znaczy w ogóle skąd się wzięło krótkofalarstwo? Krótkofalarstwo się wzięło stąd, że ludzie zaczęli właśnie eksperymentować z tymi sygnałami radiowymi. Co ciekawe, dlaczego fale krótkie? No, fale krótkie dlatego, że nikt inny nie chciał na tym pracować, ponieważ w czasach, kiedy rodziła się łączność radiowa, rodziła się broadcastowa komunikacja radiowa, uważano za jedyne nadające się do użytku, to były fale długie i część fali średnich. Wszystko inne, ze względu na nieznane warunki propagacyjne, wtedy nie wiedzieliśmy wiele na temat propagacji fal radiowych, było uznane jako nieprzydatne nikomu do niczego, więc dlaczego tego nie dać amatorom, żeby się bawili? Przypomnę, że pierwsze radiostacje, już nie mówię o stacjach telegraficznych, które tam transatlantyckie pracowały, ale pierwsze radiostacje broadcastowe to działały właśnie na falach długich i średnich, ponieważ propagacja tych fal była przewidywalna, właśnie dobrze się odbijały od jonosfery, zakrzywiały się tak naprawdę z kulistością Ziemi i można było za horyzontalne łączności prowadzić. Fale krótkie już takie przewidywalne nie są. Oczywiście dzisiaj wiemy dużo więcej na temat propagacji tych fal. Jesteśmy w stanie sobie prognozować, co, na jakiej częstotliwości i gdzie i kiedy doleci. To jeszcze 100 lat temu była wielka niewiadoma. Także wracając do łączności KF-owych. Tak jak Marcin wspomniał, mamy pełne spektrum praktycznie do dyspozycji na zakresie fal krótkich, czyli tam gdzieś od 3,5 MHz, 1,8 to już raczej fala średnia jest, do 28 MHz. No i jak to się dzieje, że się słyszymy? Fala radiowa, jak wiemy, biegnie tak jak światło, prosto.
ale są sposoby na zakrzywienie tej fali radiowej. Jednym z tych sposobów jest odbicie od czegoś, czego jest to na przykład przewodzi prąd, czyli kawałka blachy albo kawałka zjonizowanej atmosfery, czyli jonosfery, dzięki czemu sygnał radiowy, który emitujemy powiedzmy w Gliwicach, dolatuje do jonosfery i spada na przykład w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, mogą być takie warunki, że słyszymy, ja słyszę Stany Zjednoczone słyszą mnie, a gdzieś po środku na Atlantyku albo nawet w Wielkiej Brytanii już w ogóle nie słychać mojego sygnału, ponieważ ta fala wypromieniowana biegnie do góry, do jonosfery, tam się odbija i jak gdyby przeskakuje znaczny obszar Ziemi. Proszę Marcin, z powrotem oddaję. No tak, właśnie prace na falach krótkich właśnie mają to do siebie, że ona jest zmienna. To znaczy te fale, te warstwy jonosfery są generowane, znaczy one są, powstają w wyniku promieniowania słonecznego i się zmieniają w cyklu dzień-noc, pewnie jeszcze w cyklu rocznym, jeszcze w cyklu 11-rocznym cyklu słonecznym, też zależnie od tego aktywności Słońca, też one jakby zmieniają, co powoduje, że one są zmienne. Czy część można jakby przewidywać, bo pewne aktywności się na przykład pojawiają właśnie z pojawieniem się Słońca, z zanikiem Słońca, na granicy właśnie Słońca i Dnia, czyli tak zwanym terminatorze. Część jest mocno nieprzewidywalna, właśnie zwłaszcza jakieś takie właśnie dukty gdzieś dalekie i one pozwalają właśnie, to powodują, że te łączności nie są jakby takie stałe, pewne i to chyba radiomatorzy lubią, bo oni tworzą sobie rodzaj konkursu, tak? Kto z kim najdalej porozmawia albo na największą odległość, albo jak w określonym czasie robi najwięcej łączności na jakiejś tam odległości. Tak więc to są tak zwane takie właśnie konkursy, czy zawody to się właśnie nazywa, którzy po prostu radiomatorzy startują i to są osoby, które cieszą się samym nawiązywaniem łączności. Czyli to są osoby, które dla zwykłego jakby śmiertelnika może być to w ogóle niezrozumiałe, bo te osoby w ogóle nie rozmawiają ze sobą. One po prostu tylko nawiązują łączność na daną odległość, potwierdzają jakość tego kanału, zapisują to w logu i mówią do widzenia. No bo to jest rodzaj hobby, tak? Czyli to jest tak, jak jedni zbierają znaczki, to na przykład właśnie radiomatorzy, którzy zajmują się właśnie zbieraniem właśnie takich łączności, zbierają jak znaczki. Czy potem karty takie, które zbieramy sobie do logu. Ale są też tacy, którzy zajmują się bardzo profesjonalnie na przykład jakimiś takimi wyznaczaniem właśnie propagacji i takie rzeczy się robi. Znaczy, w zależności od tego, jak robi się pomiary właśnie jonosfery, pomiary propagacyjne i można przewidywać dokładnie takie łączności. I na przykład wojsko posiada takie aplikacje specjalne, które mówią im, że jeżeli chcą połączyć się z dany punkt na świecie, z danym punktem na świecie, no to oni muszą po prostu ta aplikacja im mówi po prostu, że proszę uruchomić radio na takiej częstotliwości i z taką mocą, a łączność powinna być zapewniona po prostu, bo tak jakby model propagacyjny mówi, że o tej porze powinno się to ogarnąć. Więc też jest to jakby bardziej przewidywalne, ale radioamatorzy raczej z tego nie korzystają. Oni korzystają z takich, że słuchają i szukają tych ciekawych duktów, które pozwalają właśnie łączność, robić ciekawe łączności. Tutaj pewnie dla Europy na przykład ciekawą łączności jest Nowa Zelandia, która jest gdzieś tam na samym końcu świata. A jeszcze czasami bywa tak, że jeżeli jest bardzo dobry dukt, to można usłyszeć, zrobić łączność samym ze sobą. To znaczy, że po prostu mówimy, nasza fala radiowa obiega kilka razy, raz albo kilka razy dookoła Ziemi i sami siebie słyszymy z opóźnieniem. Over. No to z takich przygód, ale jako odbioru fal radiowych, to latem udawało nam się na Śląsku Opolskim odbierać telewizję z Hiszpanii. I były takie momenty, że spokojnie przez godzinę oglądaliśmy koridę na telewizorze w Ujaszkach, który przywiózł sobie z Holandii, więc odbierał kolorowy obraz paloski, co w tamtych czasach nie było łatwe. I to było na chyba 6 czy 7 kanale telewizyjnym, czyli to jest bodajże 1,5-metrowa czy 2-metrowa fala. Więc nie wiem, jak trudno się to do jonosfery, ale widać, że też coś odbijało.
No, a ja się jeszcze pozwolę tak wtrącić. Warto też wspomnieć o rodzajach modulacji, jakie są wykorzystywane w połączeniach radioamatorskich, bo no jak wiadomo, że tutaj te stacje broadcastowe, no to wykorzystują tylko dwa rodzaje modulacji, a jednak krótkofalarze, że tak powiem, bawią się wszystkimi rodzajami. Tak, znaczy w stacjach broadcastingowych korzystamy bardzo, znaczy kiedyś to było tak, że korzystaliśmy właśnie z takich modulacji, które się łatwo stroiło, były w miarę odporne na zmiany częstotliwości, no bo te stacje, telewizory musiały działać autonomicznie, ustawiliśmy kanał, prawda, i to musiało działać. Radioamatorzy stoją, czy tam siedzą cały czas przy swoich radiach, więc mogą jakby na bieżąco korygować częstotliwość i tak dalej, więc mogą korzystać z modulacji, które są bardziej efektywnie, to znaczy, że działają na większe odległości, czy bardziej znaczy to, że po prostu, że potrzebują mniejszy poziom sygnału, żeby je dobrze zdekodować, ale za to wymagają tego, że po prostu, że się siedzi po prostu przez stacji i się cały czas gdzieś tam dostraja, bo te sygnały są bardzo czułe, na przykład na zmiany częstotliwości. I drugą rzecz, która jest na przykład takiej modulacji wstęgowej, jest, która ma mniej więcej 4-krotnie, czy nawet 16-krotnie większą efektywność, to jest to, że ta modulacja brzmi trochę tak, jak właśnie jak słyszeliśmy ludzi na Księżycu. No bo właśnie jest bardzo ograniczone pasmo, które jest nastawione na to, żeby przekazać tylko informacje, a nie żeby to było hi-fi, żeby były piękne dźwięki i tak dalej. Chociaż dzisiaj dla odmiany mamy już różne cyfrowe modulacje, które jakby zapewniają nam na przykład, że jest bardzo niski poziom szumu, chociaż dźwięk jest czasami lekko zniekształcony, w zależności od tego, jaka jest jakość kanału, a także mamy po prostu przekazy cyfrowe, czyli po prostu wymieniamy się informacjami tekstowymi i nowoczesne systemy komunikacji pozwalają nadawać informacje poniżej szumu, czyli że normalnie na kanale nic się nie słychać, a radioamatorzy potrafią przez taki kanał mimo wszystko przesyłać dane w ten sposób i albo rozmawiać, albo po prostu zaliczać te łączności. No tak, zgadza się. No i warto też wspomnieć o tym, że krótkofalarze czasami słyszą to, czego normalny użytkownik radia nie usłyszy, bo do niektórych modulacji trzeba się przyzwyczaić po prostu, przyzwyczaić ucho do tego zniekształconego dźwięku po prostu, żeby odsłuchać to, co tam ten rozmówca właśnie mówi, ta druga strona. W sumie ciekawe są właśnie te wszystkie rzeczy, które się dzieją też, na przykład z mojego punktu widzenia właśnie na UKF-ie, czyli na tych częstotliwościach dużo wyższych, czy tym większych, z tego względu, że o ile fale właśnie te KF-owe, czyli właśnie do 30 MHz, one właśnie odbijają się od ionosfery i propagują się wzdłuż Ziemi, to fale UKF-owe mają dużo większą nieprzewidywalność i potrafią przekazywać różne dziwne, tworzyć różne dziwne dukty, tak jak na przykład mówiłeś o tej telewizji, którą widziałeś, no to po prostu to właśnie fala UKF-owa, która utworzyła sobie dukt prawdopodobnie pomiędzy dwoma warstwami jonosfery, utworzył się kanał, rodzaj falowodu, którym po prostu ta fala się przeprogramowała właśnie gdzieś z Hiszpanii tutaj do nas i potem u nas wyciekła z tego falowodu, dzięki czemu była okazja właśnie jej posłuchania. I wykorzystywanie właśnie takich dziwnych zjawisk, właśnie, jak na przykład odbicie od chmur, odbicie od jakichś gór, odbicie od na przykład od Jonos, od zorzy. Są na przykład takie łączności, gdzie robi się łączności z odbicia od zorzy polarnej. Właśnie tam mamy dużo zjonizowanego gazu, który właśnie przewodzi prąd i możemy odbić sygnał od takiej właśnie zorzy polarnej, ale od razu ostrzegam, że ten sygnał jest bardzo zniekształcony i zmodulowany i tak jakbyśmy na przykład nadawali morsem i byśmy wysyłali sygnały takie tu, 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 no to co byśmy dostawali z powrotem, to byłoby więcej taki warkot z szumem, taki hu, 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 hu. Ale jest to wystarczające do nawiązania łączności, właśnie cieszenia się tym propagacją tej fali radiowej, właśnie czyli tym, co właśnie radioamatorzy lubią najbardziej. A, to ja Ci powiem coś jeszcze ciekawszego. Są łączności, sam brałem udział w takich łącznościach, które robi się w ten sposób, że odbija się falę, to już mikrofala, bo raczej 1-2 GHz od przelatującego samolotu i masz dosłownie chwilę na zrobienie łączności, jeśli wiesz, że między Szczecinem a Gliwicami przelatuje samolot, w którym możesz wycelować swoją antenę, korespondent jest już umówiony i również czeka, no i szybko wymieniamy się informacjami.
Takie rzeczy też się robi. Oczywiście przy dłuższych falach to jest większy problem, ale im krótsza fala, to ją łatwiej odbić od takiego małego obiektu jak samolot. I rzeczywiście takie rzeczy się robi. Oprócz tego robi się odbicia od chmur, od ściany deszczu na przykład, ale to już przy gigahercowych częstotliwościach. Proszę. No i jeszcze są piękne odbicia od tego, na przykład od satelitów, znaczy bo o satelitach jeszcze dojdziemy do nich, ale satelity jest tak samo takim obiektem, na przykład Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która jest dużym metalowym obiektem, który odbija i możemy tą falę odbić od właśnie od takiej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, też zrobić na przykład łączność. Często się na przykład podsłuchuje różne radary dalekiego zasięgu właśnie przez słuchanie właśnie ich odbić od tego, od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są tacy, którzy odbijają falę radiową od Księżyca, czyli wysyłają, mają wielką antenę, wysyłają falę radiową w kierunku Księżyca i następnie ta fala wraca na Ziemię i można prowadzić łączności. Chociaż wymagania dla stacji są ogromne, to są już po prostu naprawdę duże anteny, ale i tak to jest nic porównując z tymi ludźmi, którzy na przykład zrobili łączność z odbicia od planety Wenus. Też tutaj właśnie Polacy chyba w tym byli całkiem dobrzy i wykorzystali kiedyś radioteleskop właśnie, żeby odbić falę od planety Wenus. Tak więc potrafimy naprawdę dziwne rzeczy, chociaż najbardziej z takich dziwnych i ekstremalnych właśnie mi się wydają, to są łączności z odbicia od spadających meteorytów. Jak taki meteoryt spada sobie, to zostawia za sobą taką smugę zjonizowanego gazu i przez ta smuga jest przez kilka sekund, przez te kilka sekund mogą się dwie osoby w zasadzie z dwóch końców świata nawiązać łączność. Jeżeli ktoś na przykład lubi na przykład jakby takie łączności, to też może posłuchiwać sobie radia, zwykłego radia broadcastingowego z różnego innego miejsca, bo wystarczy właśnie też na częstotliwości radiowej podczas najlepiej jakiegoś deszczu meteorytów, na przykład Perseidów, posłuchać sobie, szczególnie jak mamy na przykład jakiś taki szerokopasmowy odbiornik i widzimy sobie całe spektrum, to wyraźnie widać, jak właśnie spadają meteoryty i przez chwilkę się pojawiają po prostu sygnały, które są dość zniekształcone, z dużą ilością efektu Dopplera, ale to wszystko jakby daje się wyłapać, prawda, i przez chwilkę można usłyszeć na przykład rozmówców czy w audycje radiowe z bardzo daleka. Znowu nie wiem, czy skończyłeś, tak, ale żeby jeszcze usystematyzować, bo przeszliśmy szybciutko z krótkich fal na bardzo krótkie i na odbicie od meteorów. Jedna ważna rzecz, jaka jest, którą radioamatorzy robią praktycznie cały czas, wspomniałeś o profesjonalnych systemach badania propagacji, ale my, radioamatorzy, również mamy swoje radiolatarnie, które cały czas nadają sygnały i nasłuch tych radiolatarni pozwala nam szacować, jaka propagacja jest w danej chwili i ewentualnie ją prognozować. Mamy radiolatarnie zarówno na falach krótkich, bardzo, bardzo długich i bardzo krótkich, także mamy kilkanaście systemów tak naprawdę różnego rodzaju radiolatarni i nasłuch ich, czy tam automatyczne nawet badania, pozwala na określanie tych propagacji. Tak, Księżyc, Wenus, wiem, że amatorzy również poza pasmami amatorskimi na przykład nasłuchują wszystkich obiektów w kosmosie, zarówno Mars Reconnaissance Orbiter, jak i satelity, czy Lunar Lander, czy inne satelity obiegające Księżyc w tej chwili. Także wiesz, jest wiele grup w tej chwili na mediach społecznościowych, które ludzie się chwalą nasłuchami z takich właśnie dziwnych miejsc. Takich, o których nigdy kiedyś nie pomyślał, że to można odbierać, słuchać, czy robić łączności na przykład ze stacją kosmiczną. Tak, no to jest po prostu piękny. Pamiętam właśnie kolega z Europejskiej Agencji Kosmicznej opowiadał mi, że właśnie, że zadzwonił do niego jakiś radioamator i pyta się, czy oni mają jakieś problemy z łazikiem właśnie marsjańskim, bo on go nie słyszy właśnie i ten i nagle mówi, moment. A już jest okej, okay, że się zmieni częstotliwość. Dobra, dzięki, już sprawa załatwiona. Jak on sobie wyobrazi, że ja mam po prostu cały zestaw stacji naziemnych, prawda, właśnie do łączności, do przeprowadzenia łączności z właśnie z tymi łazikami i tak dalej, a tu dzwoni do niego jakiś radioamator, prawda, który ma w ogródkę antenę i on w zasadzie prawie, że ogarnia dokładnie to samo, prawda, kompensuje brak sprzętowy, znaczy sprzętu ma, tylko że jakby nie ma takiego finansowania jak międzynarodowe, jak agencja kosmiczna, ale kompensuje to po prostu swoim doświadczeniem, umiejętnościami i rzeźbieniem, prawda, tak, żeby zrobić, uzyskać to jak najlepiej.
Ja tu tylko powiem, że jakby nie ma czasu przyjmować przerwami, bo przerwy potem w postprocessingu zostają wycięte. Dobrze, Domka, ale jak żeśmy zaczęli mówić już o satelitach, no to w takim razie powiedz mi trochę na temat tego, czy radioamatorzy mają jakieś swoje satelity, swoje własne, żeby sobie z nimi przez nie gadać? Czy to jest w ogóle możliwe w prywatnym świecie? Oj, mają i to dość sporo. Chyba rok czy dwa lata po pierwszym komercyjnym, znaczy po pierwszym w ogóle starcie jakiegokolwiek satelity, teraz nie pamiętam, musiałbym sprawdzić w źródłach, ale było to bardzo niedługo po wysłaniu pierwszego amerykańskiego satelity na orbitę, który z kolejnych lotów już leciał satelita Oscar, czyli amatorski satelita telekomunikacyjny. To był najpierw satelita telemetryczny, ale z roku na rok te konstrukcje były coraz lepsze. Zapewniały przede wszystkim transpondery, dzięki którym można było prowadzić łączności na niespotykane do tej pory odległości. Przede wszystkim satelita jest bardzo przewidywalny, w sensie pracuje na konkretnej orbicie i można bardzo łatwo wyliczyć, nawet bez posiadania komputera, tylko z tablic, kiedy satelita będzie nad nami i jak możemy zrobić przez niego łączność. Z takich ciekawostek, no to jeden z satelitów był podobno, znaczy są jakieś materiały na ten temat, był używany jako łączność polskiego ruchu oporu w czasach stanu wojennego z resztą świata. Dostaliśmy informację o tym, jak używać tego satelita, ponieważ nadawanie do takiego satelity amatorskiego, generalnie do każdego satelity, powoduje wysyłanie wiązki, znaczy inaczej, wymaga wysłania wiązki w kosmos, więc nie nadajemy gdzieś tutaj po Ziemi, tylko wysyłamy w kosmos. Bardzo trudna jest zawiatolentacja i namierzenie takiego nadajnika na Ziemi. Nadając niewielką mocą na UKF-ie wąską wiązką do satelity, można było przesłać informacje na bardzo duży zasięg. Praca na falach krótkich zazwyczaj kończyła się złapaniem delikwenta. Praca na UKF-ie nie zapewniała tak dużych zasięgów, żeby można było przesyłać te informacje na satysfakcjonujący ruch oporu czy tam opozycję zasięg, no a satelita był idealnym rozwiązaniem na tamte czasy. Tak, ale niedawno, widzisz, dorobiliśmy się, nawet my, amatorzy, dorobiliśmy się swojego własnego satelity geostacjonarnego. Do tej pory trzeba było patrzeć na orbitę, zastanawiać się, kiedy satelita będzie w widoczności. W tej chwili mamy satelitę Oscar 100, który wisi w jednym miejscu, gdzieś nad Ameryką, przepraszam, Afryką Południową i pokrywa zasięgiem od praktycznie Chin gdzieś do Brazylii całe dwa kontynenty i część Azji i Ameryki Południowej. Tak. No, można sobie w sumie niedużym kosztem sprzętowym zbudować stację i rozmawiać w bardzo profesjonalnych warunkach z korespondentami z całego świata praktycznie. No nie z całego świata, tylko z połowy świata. Ja tutaj wezmę trochę pomarudzę. No bo niestety satelity geostacjonarne oświetlają tylko połowę Ziemi. Pamiętam właśnie, że na tydzień, czy gdzieś chyba 10 dni przed wyjazdem właśnie do Nowej Zelandii ten satelit został uruchomiony, dzięki czemu właśnie szybko, mając jakieś po prostu różne dziwne urządzenia, po prostu zbudowałem właśnie setup, żeby zrobić łączność z nim, czyli to była jakaś antena od Wi-Fi, jakiś tam wzmacniacz z jakiegoś starego, nie wiem, telefonu komórkowego, do tego Software Defined Radio do odbierania, komputer. No i w ten sposób udało mi się właśnie zrobić kilka łączności, chyba nawet z tobą, chociaż nie pamiętam, chyba przynajmniej tylko w jedną stronę, żeś mnie słyszał, bo jeszcze chyba wtedy nie miałeś nadajnika do tego satelity Oscar 100. No ale kilka razy właśnie takich łączności zrobiłem. Niestety w Nowej Zelandii nie mam do niego dostępu, bo jest dokładnie po drugiej stronie świata. Natomiast ten satelita, z tego co widzę, już się rozkręcił
umożliwiło to wesprę na tyle, że po prostu transmituje normalnie wideo przez niego, więc można po prostu normalnie prowadzić czasami jakieś takie wydarzenia, retransmitować. Nie wiem, czy się w końcu z powodzeniem skończyła próba transmisji startu właśnie z gdzieś tam balonu jakiegoś swojego właśnie przez satelitę Oscar 100 właśnie tego transmisji wideo. To musisz opowiedzieć mi, czy tam się udało, czy nie. A nie, to koledzy robili transmisję, z jakiegoś zjazdu i tam wypuszczali balon, ale to nie miało z tym nic wspólnego. Ale wiem, że ta transmisja się udała, bo oglądałem. Tak, nie z całego świata, z połowy świata masz rację, ale możemy zrobić za chwileczkę eksperyment, jeśli masz tam gdzieś przeglądarkę internetową i dostęp do WebSDR, a zapewne masz, ja mogę za chwileczkę nadać ci coś przez tego satelitę i sobie odbierzesz. Oczywiście nie bezpośrednio, aczkolwiek jesteś w stanie sobie to odebrać przez odbiornik na przykład w Włoszech albo w Wielkiej Brytanii. I możemy taką metodą przekazać tutaj pozdrowienia dla słuchaczy. Tak, mieliśmy łączność w jedną stronę, chyba z tego co pamiętam, bo jeszcze mi nie zdążyłem poskładać nadajnika. W tej chwili mam całkiem sympatyczny nadajnik, bardzo ładnie to leci. Tak, i nawet tutaj... A, widzisz, nie wspomniałem, bo ja w domu to już mam 3 krótkofalowców łącznie ze mną, a 4 czeka w kolejce na osiągnięcie wieku, żeby móc zrobić licencję, hej, hej. Także tradycja rodzinna zachowana i młodzież, włączając w to również żonę, znaki już posiada. Proszę, oddaję mikrofon. No, u mnie Ania też jest krótkofalówką. A Alicja jeszcze, zobaczymy, czy złapie tego bakcyla, czy nie. Tutaj w Nowej Zelandii nie jest to łatwo, bo jesteśmy trochę jednak odcięci od świata i pewne rzeczy jakby idą trudniej, ale zobaczymy. Dobrze, wiesz co, nie wezmę tej próby łączności, bo mój komputer zajmuje się nagrywaniem tego podcastu, natomiast ja po prostu rozmawiam przez oddzielne urządzenie, właśnie dzięki temu mogę sobie chodzić po pokoju i tutaj prowadzić konwersa, tak? Czyli prowadzić rozmowę, podglądając, jak rodzina próbuje zjeść śniadanie. I komentuje czasami tutaj moje głupie wypowiedzi. Dobrze, Tomku. Powiedz mi jeszcze, bo satelity satelitami, ale ty na przykład zajmujesz się budowaniem balonów, czyli tak też urządzeń automatycznych, które wysyłasz i które na przykład latają po całym świecie i przekazują swoją telemetrię. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć? No tak, jak wspomniałem wcześniej, to jest takie hobby bardzo techniczne, w sensie no każdy robi to, co lubi. Ja lubię budować, mnie zawsze kręciło budowa urządzeń elektronicznych, szczególnie budowa urządzeń radiowych. Jakoś mi to wychodzi, więc parę lat temu, to już będzie 10, postanowiłem, no może spróbujemy coś takiego zrobić, żeby wysłać balon gdzieś w górę i zobaczyć, jak ta propagacja, jak ta fala radiowa się stamtąd będzie roznosiła. Pierwsze to zrobiłem, to bardzo prosty nadajniczek, taki na w sumie jednym kwarcu, dwóch tranzystorach, czyli tam był generator i wzmacniacz mocy i procesorek, który kluczował telegrafią słowo balon. I tak sobie pikał. Wypuściłem to, słuchajcie, na takim dużym balonie kupionym w party shopie. No, a trzeba było jeszcze wykombinować gaz nośny. No, nie miałem dostępu do butli z helem, więc postanowiłem sobie w domu w łazience wyprodukować trochę wodoru. No, tak też to zrobiłem. Rozpuściłem aluminium w ługu sodowym. No i się udało. Balon poleciał i zaskoczył mnie zasięgiem. To był nadajnik na 29 MHz w paśmie amatorskim pracował, czyli na 10 metrach paśmie. I no dosłownie chwilę po starcie miałem raporty od krótkofalowców, którym powiedziałem, że coś takiego będę robił, że no praktycznie było słychać w całej Polsce i dosłownie parę chwil po wypuszczeniu, więc no później poszło dalej. Postanowiłem sobie powypuszczać trochę takich balonów prawdziwych, meteorologicznych, w sensie dużych, które osiągają tam 30 km wysokości. I zdarzył się przypadek taki, że jeden z balonów nie pękł. Balonik nie pękł, nadszedł zmrok, on się trochę ochłodził, obniżył wysokość i tak sobie wędrował całą noc i nadawał. Pomyślałem, może by trzeba spróbować zrobić
tak, żeby ten balon rzeczywiście nie pękł i zobaczymy, jak daleko doleci. Zajęłem się takimi foliowymi balonikami odpustowymi. Takie foliowe, jak widzicie, czasem z serca, czy inne pokemony albo minionki. Wybrałem takie srebrne. Mówię, wymyślimy coś z tym. Zrobiłem bardzo lekki nadajnik. Wtedy wydawało mi się bardzo lekki, bo ważył 30 parę gramów. Wypuściłem to i doleciał do końca włoskiego buta. A później mu się bateria rozładowała. W międzyczasie pracowałem dalej nad tą elektroniką. W tej chwili moja elektronika waży już 0,9 grama. Gotowa do lotu razem z bateriami słonecznymi jakieś 3,5. Czyli to jest tyle, co mniej więcej kilka zapałek położonych na szalce wagi. To jest ta waga. No i z takich sukcesów, które mi się udało osiągnąć, to jest czterokrotny oblot takim zwykłym foliowym dziecięcym balonikiem. Czterokrotny oblot ziemi. 118 dni balonik odpustowa zabawka w powietrzu, która cały czas, znaczy cały czas, tylko w momencie, kiedy był oświetlony, tak, czyli w dzień, raportował sobie telemetrię i nadawał, wysyłał ją do stacji odbiorczych zlokalizowanych na całej ziemi i stamtąd już internetem trafiały do mnie, do obróbki. Elektronika jest na tyle sprytna, że ona potrafiła na podstawie swojej pozycji nadawać na odpowiednich częstotliwościach, bo stacje automatyczne nie wszędzie są, nie wszędzie pracują na tych samych częstotliwościach, także w Ameryce, Stanach Zjednoczonych pracują inaczej, w Europie inaczej, w Australii jeszcze na innych częstotliwościach, w Azji to jest różnie, tak więc zrobiłem coś takiego, że na podstawie pozycji balon nadaje na odpowiedniej częstotliwości, ba. W krajach takich jak Korea Północna czy Jemen nadawać radioamatorom nie wolno w ogóle, więc musiałem przewidzieć taką możliwość i właśnie nad tymi krajami zmuszałem nadajnik do wyłączania się, czyli nie pracował wtedy, nie nadawał. Po co się to robi? No głównie dla zabawy, bo takie misje długoterminowe to nie jest jakaś częsta, nie jest jakaś częsta praktyka. Misje takie góra-dół to jest dość popularny, raz, że sport wśród krótkofalowców w tej chwili, dwa, że z samej Polski, z trzech miejsc w Polsce w tej chwili są wypuszczane po dwa takie balony. One służą do badania rozpływu wiatru w atmosferze, do badania ilości ozonu, do badania wilgotności itd. Także profesjonalne służby to robią, a my, radioamatorzy, również się w takie rzeczy bawimy. Tak jak mówię, nie jest to zazwyczaj żadna naukowa poważna praca, tylko raczej taka zabawa, można sobie ponadawać, podbijać obrazki, na przykład z takich tych stron nagrać bardzo fajne filmy, ewentualnie przetestować elektronikę, która być może kiedyś poleci w satelicie. Tak, tyle jeśli chodzi o balony. Jeśli masz jakieś pytania jeszcze, albo kto inny ze słuchających, to zapraszam do pytań. A ja mam jeszcze pytanie, jak wygląda dokładnie sprawa z tymi balonami? Głównie chodzi o to, czy to trzeba mieć jakieś specjalne zezwolenia, no bo jak wiadomo, no nie mamy pewności, w którą stronę ten balon poleci, na jakiej wysokości będzie się utrzymywał. No i ciężko jest w ogóle w jakikolwiek sposób tutaj panować nad tym, co się tam będzie działo wyżej. No i jak to właśnie wygląda z tymi wszystkimi jakimiś tam pozwoleniami? O, ja myślę, że to będzie temat na następne nagranie. W skrócie powiem tak, jesteśmy w stanie doskonale przewidzieć, w którą stronę ten balon poleci. Jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co on zrobi i na jakiej wysokości, tak więc są przepisy, które oczywiście to regulują, więc tak, trzeba wystąpić o zezwolenia, często trzeba zgłaszać informacje o starcie, o zakończeniu misji do służb kontroli lotów nad Polską i bardzo często trzeba na przykład przesunąć swój start, ponieważ jakiś samolot gdzieś jest w pobliżu i wieża kontroli lotów czy tam kontroler obszaru prosi o
opóźnienia albo przyspieszenie startu ze względów bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, przepisy są dość jasne na ten temat i jeśli wszystkie te ładunki balonowe powinny być wykonane w taki sposób, że nawet w wypadku zderzenia z samolotem nie powinno się nic stać, ale tak jak mówię, to jest temat na dwugodzinną opowieść, więc nie chcę Was zanudzać w tej chwili, a tutaj myślę, że Marcin odpowiednio pomoderuje temat, proszę. No spoko, ja Cię tutaj właśnie na pewno zaciągnę na kolejny tutaj temat właśnie mówienie o właśnie o balonach. I jeszcze pewnie kolejny temat będzie o balonach, o polowaniu na sondy meteorologiczne, więc trochę tutaj tych tematów jeszcze coś się dojdzie. Gdzieś tam to wrzucam sobie na listę. Tak, ja powiem Ci, że z rzeczy, których jest, ty mówisz, że to taka amatorska zabawa, to jest, to ja powiem, że to są dwa aspekty w tym wszystkim. W Twoim przypadku jest niesamowita umiejętność zbudowania przez Ciebie bardzo małego, lekkiego transceivera, który po prostu bardzo długo wytrzymuje. Mówimy tu, że Twoja elektronika waży 0,9 grama. 0,9 grama, a jak dołożysz panele słoneczne, 3 gramy, tak? To jest bardzo mało, no. CubeSaty, które są takim jednym z najmniejszych satelitów, ważą kilogram. To są po prostu ogromne w porównaniu z Twoją elektroniką, a Twoja elektronika, żeby zaznaczyć, ma GPS-a, ma nadajnik nadawanie, odbieranie, ma jeszcze jakieś tam parę czujników, więc to jest całkiem rozbudowany system. I to wszystko po prostu lata sobie potem przez tam 20, 30, nie wiem, chyba 90 dni chyba najdłużej chyba twój system działa. Dobrze mi się wydaje? 118 dni, 118 latał najdłużej, tak. Tutaj wisi już taki kolejna płytka i w sumie tylko czeka na to, aż ją wypuszczę, więc dam znać, jak będzie lecieć. Tak, kompletny system, odbiornik GPS, odbiornik GPS, procesor sterujący, kawał pamięci, czujniki, temperatury, ciśnienia, chociaż teraz nie montuję, bo one bardzo nie lubią tak długo przebywać. Tak wysoko po prostu wilgoć się niszczy. Dwa zasilacze, przetwornica do paneli fotowoltaicznych, a w końcu moduł nadajnika radiowego jeszcze. Mam taki dość fajny, wysokostabilny generator PXCO. Także jest tam parę elementów, tak, i to wszystko waży poniżej grama. No, tak więc jest to po prostu niesamowite wyzwanie, żeby zbudować coś takiego. A druga rzecz, szczególnie to jest jakby dobre dla studentów. Studenci często właśnie realizują projekty na uczelni i te projekty często kończą się na etapie projektowania. Co powoduje, że studenci często myślą, że najtrudniejszą rzeczą w zbudowaniu czegoś jest tego zaprojektowania, a reszta już tam realizacja to już tam pikuś, nie? Jak już zaprojektowałeś. A to jest wielkie kłamstwo. I właśnie często się robi tak, że właśnie studenci mają projekt pod tytułem, że trzeba zbudować misję balonową, która gdzieś tam poleci, przekaże jakieś dane i nagle się okazuje, że kiedy bierzemy i puszczamy ten balon i on zaczyna lecieć w górę i już nie mamy możliwości podłączenia jakiegoś tam, zrobienia upgrade'u oprogramowania, podłączenia jakiegoś kabelka, bo się urwał, coś tam, tracimy misję. I to powoduje, że studenci dostają zimny prysznic na głowę i się okazuje, że jednak nie jest to takie łatwe, nie jest takie łatwe zbudowanie systemu od początku do końca, włącznie z jego wdrożeniem. I dlatego właśnie ja bardzo lubię takie balony, właśnie, bo one bardzo skutecznie uczą. Z jednej strony są bardzo fascynujące, bo puszcza się jakieś urządzenie, które gdzieś tam daleko lata, a z drugiej strony wymaga przewidywania właśnie tych różnych dziwnych miejsc, zjawisk, bo w pewnym momencie to urządzenie będzie działało bez naszej kontroli i ono musi działać, bo jeżeli nie będzie działać, to po prostu tracimy misję. Tak, dokładnie. To uczy pokory przede wszystkim. Uczy pokory i myślenia na przyszłość. Tak się chłopaki zastanawiali, bo kiedyś miałem awarię balonu. Znaczy w sensie wypuściłem całkiem fajną elektronikę, ale ponieważ wyciekał gaz z powłoki, no to mieliśmy lądowanie w Słowacji. Koledzy ze Słowacji się upadli, że znajdą ten balon. No i go znaleźli. Nie uwierzysz, jaki, no on pracował na kawałku ogniwa słonecznego wielkości paznokcia. A tylko dlatego, że przewidziałem możliwość degradacji ogniw słonecznych i zarządzanie energią w procesorze było zbudowane w ten sposób, że należy systemy uruchamiać nie wszystkie razem, tylko po kolei, albo uruchomić się, sprawdzić, czy mamy na tyle energii, żeby odpalić, dostać fiksa GPS-a, potem się uśpić, poczekać, aż znowu się kondensatory naładują,
wysłać ramkę i cykl powtórzyć. Także tam na przykład przewidzenie możliwości jakiejś awarii zasilania, czy uszkodzenia panelu słonecznego, czy czegoś takiego, jeśli to było dobrze zaprojektowane, to się udało chłopakom, dzięki temu, że to było dobrze zaprojektowane i dobrze przemyślane, to udało się chłopakom odzyskać ten ładunek. I ten ładunek do mnie wrócił i poleciał sobie w kolejną misję i zaginął gdzieś w Japonii. Znaczy właściwie tak gdzieś w Pacyfiku. Także takie rzeczy, tak, to one uczą przewidywania i to jest takie fajne przedszkole, czy tam przedszkole, może nie, nie wiem jak to nazwać. Piaskownica, o, do budowy właśnie elektroniki i do przewidywania. Ja masz rację, w momencie kiedy puścisz już tą linkę z rąk, no to zazwyczaj nie masz wpływu na to, co się dzieje. Chyba, że sobie przemyślisz sprawę i jesteś w stanie zdanie odciąć ten ładunek. Tak to wygląda. No dobrze, będziemy już tutaj powoli się zbierali do końca. Jeszcze chciałem poruszyć temat Software Defined Radio, czyli radia programowalnego, to chyba tak to się po polsku tłumaczy. To jest kolejna jeszcze dziedzina, gdzie radioamatorzy, jakby to niekoniecznie radioamatorzy, ale jakby radioamatorzy też dużo sobie działają. Chodzi o to, że jeszcze do niedawna, żeby radio się budowało z klocków takich analogowych, typu tranzystory, typu jakieś modulatory i tym podobnym. Natomiast w dzisiejszych czasach moc komputerów takich domowych jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie część jakby radia zbudować za pomocą programu komputerowego, który w czasie rzeczywistym symuluje ten jakiś tam kawałek i to zwłaszcza dotyczy na przykład różnych właśnie generatorów modulacji, demodulacji, analizatorów widma i tym podobnym, dzięki czemu dzisiejsze radia, albo w zasadzie część radia, część analogowa połączona właśnie ze Software Defined Radio czy jakimś oprogramowaniem, daje ogromne możliwości. I na przykład za pomocą takiego, jakby to nazwać, to jest SDR Jungle, to się, czyli to jest takiego odbiornika radiowego na USB do telewizji, zmieniając oprogramowanie jego, czyli jego w zasadzie tylko drivery w komputerze i dokładając inne aplikacje, można odbierać w zasadzie dowolnie wszystko. I na przykład ja na przykład odbieram właśnie twoje balony za pomocą takiego dżungla podłączonego do laptopa. Ale równie dobrze można słuchać radioamatorów na pasmach, można słuchać satelitów, można słuchać rzeczy nieradioamatorskie typu samoloty czy sondy meteo. W zasadzie wszystko, co jakby w zakresie pasma radiowego obsługiwane przez to urządzenie nadaje, można jakby to zrealizować programowo. Ty chyba bodajże w DSP zajmujesz się czasami budowaniem jakichś takich tych modemów, które też modulują sygnały właśnie za pomocą Software Defined Radio. Tak, znowu odcięło. Ja nie wiem, czy to skończyłeś, czy nie. Usłyszałem za pomocą... O! Tak. Technika DSP to jest rzecz, którą lubię po prostu. Zacząłem to rozumieć parę lat temu i staram się to wykorzystywać. Taki naprawdę strzał, jeśli chodzi o SDR, to się rozpoczął w momencie, kiedy pewien z deweloperów Linuxa zupełnie przez przypadek odkrył, że odbiornik telewizyjny oparty na chipie RTL, no i nie pamiętam numerka, 8204 bodajże T, pozwala na wyciągnięcie sygnałów kwadraturowych. Zupełnie przypadkiem, pisząc driver, odkrył jakiś rejestr, który umożliwiał ustawienie odbiornika takiego telewizyjnego dongla do odbioru sygnału DVB-T. Do zrzucania sygnałów kwadraturowych, a sygnały kwadraturowe to jest podstawa pracy z Software Defined Radio. No i od tego czasu się zaczęło. Oczywiście wcześniej były odbiorniki SDR, tylko one były bardzo drogie. Na przykład FunCube Dongle kosztował ponad 100 funtów. W momencie, kiedy odbiornik ETL SDR kosztuje naprawdę grosze, bo on jego można kupić za 3-4 dolary, lepszy za 12. Tak więc różnica jest powalająca. Razem z rozwojem tej dziedziny powstało mnóstwo softu, chyba taki największy, oprócz oczywiście softu dedykowanych do SDR-a, czyli wszystkich SDR Sharp i innych tego typu GQRX czy Cubic SDR, jest cała biblioteka, właściwie to jest taki framework, który się nazywa GNU Radio.
w którym można z klocków, autentycznie z klocków software'owych napisanych w większości w Pythonie, składać dowolne odbiorniki i nadajniki radiowe. Rewelacyjna sprawa przede wszystkim dla... No w tej chwili tak, w tej chwili dużo łatwiej jest budować radio z klocków software'owych niż z klocków analogowych, ponieważ budowa analogowego radia wymaga wiedzy i doświadczenia i zazwyczaj nie kończy się to na pierwszym podejściu, znaczy jest jakiś projekt, jest jakieś wykonanie, a potem trzeba zrobić poprawki, bo coś nie zadziałało tak jak należy. W przypadku Software Defined Radio jest tak, że po prostu możemy poprawić kawałek kodu, co jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnianie dobrego inżyniera RF. Sorry, Marcin. No spokojnie, myślę, że co ja w tej chwili robię w pracy, właśnie takiej Software Defined Radio właśnie tam zasuwam od rana do wieczora. Nie zwróciliśmy uwagi tutaj na jeden aspekt, cały czas mi to po głowie chodziło, a nie nagraliśmy tego. Chodzi o łączność ratunkową, no bo my jako krótkofalowcy, jako jedyna chyba służba jest gotowa, jest w stanie zrobić łączność praktycznie z niczego. Znaczy mamy mnóstwo sprzętu, znaczna część z nas również ma zasilania awaryjne albo panele na dachu, albo agregaty i mobilne stacje, co pozwala nam na wyjechanie gdzieś i niesienie pomocy w postaci zapewnienia łączności. Tak jak na przykład podczas trzęsienia ziemi w Nepalu, czy powodzi w Puerto Rico, nie, czy tsunami tak naprawdę, nie powodzi w Puerto Rico, tak? Tam pierwsi, którzy byli i szli z pomocą, jeśli chodzi o zapewnienie łączności i organizację łączności, to byli krótkofalowcy. To myślę, że jest rzecz ważna i koniecznie musimy o tym wspomnieć, żeby przede wszystkim ludzie, którzy patrzą na nas przez pryzmat takich trochę lekko zwariowanych ludzi, którzy mają te wielkie gachne anteny na dachu, że to nie jest tylko i wyłącznie zabawa, ale kiedyś możemy im pomóc właśnie w postaci, no czy nawet powódź stulecia, tak? Przecież w Polsce, tutaj województwo polskie, śląskie, ta powódź w 97 roku, to sporą część łączności zapewniali krótkofalowcy wtedy. Także to jedno. Tutaj jeszcze się odniosę do tych balonów. Tak, rzeczywiście, no temat tabu, nie tabu. Mało się o tym mówi, ale popularność tego sportu, nazwijmy to, rośnie, więc prędzej czy później to będzie, no, o tym będzie więcej, ale myślę, że to tutaj Marcin jako zarządzający zarządzi temat balonów, sąd i tak dalej i wtedy sobie będziemy gadać przez następną godzinę na ten temat. Dobrze, słuchaj Tomku, ja myślę, że będziemy kończyć, godzina minęła, może tylko krótko podsumuję tutaj. Pierwsze, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś mimo tutaj tych prób i że musiałeś specjalnie na tą okazję zainstalować właśnie wirtualkę tutaj i tak dalej. Może gdzieś w przyszłości ogarniesz jakiś po prostu stary smartfon, prawda, który będziesz właśnie wykorzystywał właśnie specjalnie tutaj wpadanie do mnie na kanał. Natomiast jeśli mówimy o radioamatorstwie, radioamatorstwo, czyli to są osoby, czyli które mają hobby. Należy pamiętać właśnie, że radiomotorstwo nie może zajmować się komercyjnym wykorzystaniem fal radiowych, tylko amatorskim, właśnie niekomercyjnym, niepłatnym. I w zasadzie sięga wszędzie, po bardzo głębokie, jakieś niskie częstotliwości przesyłania na przykład właśnie sygnałów nawet pod wodą, przez propagację sygnałów w atmosferze, przez propagację sygnałów poza kulę ziemską na duże odległości, przez własne satelity, odbicia od Księżyca, od innych planet, odbicia od różnych dziwnych obiektów typu samoloty, typu meteoryty, czy tam meteory, bo one jeszcze nie spadły, typu łączności, właśnie własne balony, własne satelity, własne radia budowane, własne software, czyli programowe radia. To wszystko jest jakby w temacie radioamatorów i oni właśnie tym wszystkim się zajmują. Jest to po prostu zabawa falami radiowymi na każdą możliwy sposób. I słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim tutaj za słuchanie, odbieranie. Zapraszam wszystkich na kolejne odcinki, które zawsze nagrywamy w każdy piątek o godzinie 21 czasu polskiego. Na kanale inżynieriada.pl w systemie Zello. Jeżeli chcecie dołączyć, po prostu próbować, tak jak słyszycie tutaj, czasami ktoś się odzywa i zadaje dodatkowe pytania, to wystarczy po prostu zainstalować aplikację i wejść na kanał po prostu i prowadzić łączność. A jeżeli tylko chcecie słuchać, to można tylko posłuchać, albo po prostu potem sobie odsłuchać po prostu już zrobionego z takiego nagrania podcastu w różnych systemach. Ten musicie szukać sobie hasła inżynieriada albo inżyniergada.
w różnych systemach typu SoundCloud, YouTube, czy na przykład czy iTunes, czy Spotify. Tak więc zapraszam wszystkich i to tyle, do widzenia, trzymajcie się, hej!